Dzień dobry, witam Państwa z malowniczej miejscowości Rzeczka położonej w gminie Walim z restauracji Sowia Grappa. Dziś bohaterem baranina. Mięso niedoceniane, często owiane złą sławą ze względu na przygotowania i jest twarde, łykowate. Ja chciałbym dziś wraz z restauracją Sowia Grappa odczarować to mięso. Chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób aromatyczny, niezwykle soczysty, kruchy i delikatny takie mięso można przygotować. Jeśli chodzi o baraninę, tak naprawdę jest ona bardzo bogata w wartości odżywcze, witaminy z grupy B, również w cynk i żelazo, ale także, o czym warto wspomnieć, baranina jest bogata w kwas linylowy. Tak naprawdę kwas linylowy odpowiada za termogenikę naszego organizmu, czyli tak naprawdę w efekcie podnosi temperaturę ciała, redukuje tkankę tłuszczową. Jeśli chodzi o baraninę, przygotowujemy ją w dość dużych kawałkach. Kroimy w duże kawałki, rozgrzewamy w garnuszku oliwę z oliwek, około 2 łyżek stołowych, więcej nie potrzeba, około 30 ml i rozgrzewamy oliwę. Baraninę, którą będę wykorzystywał, mam tutaj udziec. Może być do tego oczywiście użyta też łopatka. Ja dzisiaj pracuję na udźcu i jeśli już zaczyna skwierczeć, to znaczy, że patelnia jest dość mocno rozgrzana, możemy wrzucić naszego bohatera. Mięso nie chcemy zesmażyć zbyt mocno, chcemy, żeby ono delikatnie nabrało koloru, żeby tylko zamknąć to mięso, żeby żadne wartości, składniki odżywcze nam z tego mięsa nie uciekły. Dodatkiem do baraniny będą warzywa duszone w czerwonym, wytrawnym winie. Jeśli chodzi o baraninę, tak naprawdę w pierwszej kolejności musimy ją dosyć mocno obsmażyć. Potrzebujemy ją poddusić z niewielką ilością cebuli. Którą możemy dodać już po chwili podsmażenia. I czosnkiem. Może być on zsiekany, może być w większych kawałkach. I dodajemy czosnek. Czas duszenia baraniny to mniej więcej 2-3 godziny. Oczywiście jeśli przeciągniemy ją do 4 godzin, nic się tutaj nie stanie. Zależy również to od wielkości pokrojonego mięsa. Im większe kawałki, tym dłużej dochodzą, dłużej się muszą poddusić. Mięso nam już zaczyna dochodzić. Z przypraw do duszenia ja używam liść laurowy i odrobinę ziela angielskiego. Tak podsmażone mięso z czosnkiem, z cebulką zalewamy wodą. I dusimy około 2-3 godzin. Baranina uduszona, tak jak wspomniałem wcześniej, 2-3 godziny. Wszystko w zależności od tego, jak duże kawałki tej baraniny mamy. Oczywiście całość, pozostałość po duszeniu tej baraniny, czyli cały ten smak, ten wywar, to wszystko zostawiamy. Nic tutaj się nie marnuje.
możemy wykorzystać to na przykład do przygotowania gulaszu, tak, baraniego. Ja dzisiaj pokażę Wam troszeczkę inną wersję. Mianowicie chciałbym przygotować dla Was baraninę w bardzo aromatyczny sposób, nietypowy. Kroję ją na mniejsze kawałki. Do baraniny będę potrzebował odrobinę oliwy z oliwek, tak około 15 ml, 1 stołowa łyżka i warzywa. Naszemu bohaterowi dziś towarzyszyć będzie dynia, marchewka, papryka, cukinia i oczywiście odrobina cebuli. Cebulę siekamy w piórka. Zaczynamy od cebuli. Chwilę podsmażamy. Następnie dodajemy 1-2 ząbki czosnku. Pamiętajmy o tym, żeby nie przesmażyć ani czosnku, ani cebuli. Cebula podczas smażenia, przesmażenia jest ciężkostrawna. Czosnek daje nam dość mocną goryczkę, dlatego nie chcemy, żeby to było ani ciężkostrawne, ani żeby zepsuło smak i przytłumiło smak naszego bohatera. Kiedy czosnek i cebulka już zaczyna dochodzić, wrzucamy baraninę. Delikatnie podgrzewamy i dodajemy około 250 ml czerwonego, wytrawnego wina. Pamiętajmy, żeby tego wina dać naprawdę dość sporo, te 250, nawet 300 ml spokojnie może tutaj być. W czasie, kiedy wino się redukuje, łączy z baraniną, chciałbym jeszcze powiedzieć, że Rzeczka nie tylko słynie, gmina Walin nie tylko słynie jako produkt regionalny z baraniny. Tak naprawdę mamy tutaj sery, mamy miody. Te bogactwa wszystkich regionalnych produktów naprawdę zachęcają do tego, żeby przyjechać tutaj do Gursowich i spróbować tych wszystkich regionalnych produktów. Wino nam się pięknie redukuje. Łączy z naszą baraniną. Czas na dodatki. Dynię kroimy w dość duże kawałki, mniej więcej centymetrową kostkę. Oczywiście nie ma tutaj linijki, nie musimy wszystko odmierzać. Fajnie, kiedy te kształty są nieregularne, kiedy to wszystko nie wygląda jak na zdjęciu. Przede wszystkim ma być smaczne, tak? Więc o to w tym wszystkim chodzi. Dodajemy marchewkę i dynię. Chwilę musimy poczekać, aż dynia i marchewka odrobinę zmiękną. Jeśli chodzi o warzywa, pamiętajmy też, żeby ich nie rozgotować. Nie chcemy przegotować tych warzyw, one są smaczne i mają bogactwo swoich wartości w momencie, kiedy nie są rozmymłane, rozgotowane. One mają być chrupkie, mają być al dente. Dlatego tyle, ile możemy tych warzyw, nie obieramy. Próbujemy zachować jak największą wartość odżywczą tych naszych składników. Baraninie damy jeszcze chwilkę, następnie kroimy paprykę w dość dużą kostkę. Pamiętajmy, że będziemy to dusić, więc nie chcemy, żeby to wszystko się rozgotowało. Z cukinii usuwamy gniazda nasienne. Kroimy w dużą kostkę, 2-3 centymetrową. Pięknie to wszystko zaczyna pachnieć. Baranina się wspaniale łączy z czerwonym, wytrawnym winem. Do tego dynia, marchewka. Naprawdę szkoda, że nie mogą Państwo poczuć tego zapachu. Ja już jestem głodny. Kiedy marchewka i dynia już zaczyna dochodzić, dodajemy paprykę i dodajemy cukinię.
Wszystko razem musi się pięknie połączyć. I na chwilę zostawiamy tak, żeby to się poddusiło. Pamiętajmy, żeby korzystać właśnie z takich lokalnych produktów, ponieważ jest to zdrowe, smaczne, mamy pewność, że wspieramy tą lokalną społeczność i warto odwiedzać takie restauracje właśnie jak Sovia Grappa, ponieważ no korzysta i pracuje również na takich lokalnych produktach. Mięsko nam zaczyna dochodzić pięknie, warzywa potrzebują jeszcze dosłownie chwili na to, żeby zmiękły, żeby się połączyły. Następnie do warzyw będziemy dodawać świeży tymianek. I świeży rozmaryn. Dość nietypowe połączenie, ale dziczyzna naprawdę bardzo lubi łączyć się z tymiankiem, z rozmarynem, z wytrawnym winem. To wszystko sprawia, że ona jest aromatyczna, krucha, delikatna w środku. I tak jak wspomniałem wcześniej, chciałbym rozwiać tą właśnie wątpliwość dotyczącą baraniny, tą złą sławę, tak, którą jest owiana, że jest łykowata, twarda. To wzięło się już za czasów PRL-u, kiedy baranina została serwowana zawsze w jeden prosty, podsmażony sposób, bez żadnej dłuższej obróbki termicznej, a tak naprawdę możemy ją fajnie obgotować, poddusić i wykorzystać właśnie w formie duszonego produktu z warzywami. Dodajemy rozmaryn w całości i tymianek, który delikatnie przesiekamy. Na sam koniec odrobinę soli. Pamiętajmy o tym, że w dobowej diecie, szczególnie osoby chorujące na nadciśnienie, muszą zwracać uwagę na sól. A pięknie smak i aromat naszych potraw możemy wyciągać poprzez dodatek różnego rodzaju ziół. Wszystko pięknie się łączy, pachnie niesamowicie. Damy jeszcze 2 minutki, żeby to wszystko pięknie się połączyło. Solimy również na koniec. Nie chcemy, żeby to mięso było twarde, więc przy początku smażenia, jeśli dodamy sól, wszystko z tego mięsa nam wycieknie i nie będzie ono smaczne. Na sam koniec dodajemy odrobinę najlepiej swojskiego, mocno zmrożonego masła. Kroimy w mniejsze kawałki i dodajemy do naszej baraniny. To też doda takiego aksamitnego smaku, podkreślenia tej goryczki, tej wytrawności wina, rozmarynu, tymianku. W takiej wersji baranina nie zostanie przytłumiona, zachowamy jej naprawdę specyficzny smak. A podkreślimy wszystkie walory smakowe właśnie ziołami i tym czerwonym winem. Coś niesamowitego. Szkoda, że nie mogą Państwo tego poczuć. I tak naprawdę w taki sposób możemy zakończyć. Baranina jest przygotowana w dość ciekawy, nietypowy sposób. Mam nadzieję, że udało mi się odczarować ten specyficzny produkt. Baranina to nie jedyny regionalny produkt tego obszaru. W Górach Sowich możemy spotkać się również z miodami,
spadziowy, gryczany, lipowy. Możemy dostać naturalne oleje z dziećmorowic firmy Miramar, ale także sery z ziołami naturalne czy też białe z Michałkowej. Naprawdę warto korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw. Przede wszystkim kierujmy się zdrowiem. Ja zachęcam. Dziękuję.